teraz jeden właściwie z bardziej przyjemnych działów, podrozdziałów, to są działania na zbiorach. I teraz tak, jak wcześniej wspominałem, że jest jakaś przestrzeń, to się nazywa przestrzeń, i w tej przestrzeni jest jakiś zbiór, no to znaczyło, że zbiór A jest pod zbiorem zbioru U, ale taki przykład takich przestrzeni to są na przykład liczby rzeczywiste, czyli wszystkie, które Państwo są w stanie sobie wymyślić. Bo są jeszcze, są rzeczywiste i nierzeczywiste, ale to już mniejsza o to. To są urojone, inaczej się to się nazywa. Ale to na studiach to nie jest aż tak potrzebne. Wszystkie, które jesteśmy w stanie sobie liczby wymyślić, to są rzeczywiste. Dobra, i teraz tak. No, najlepiej to pokazać na przykładzie jakimś i wtedy łatwiej się zrozumie. Podam przykład tak. Mam zbiór A i zbiór B. One na siebie trochę nachodzą. I ten zbiór A składa się z takich elementów. O, z takich elementów składa się zbiór A. Przypominam, że to jest całe A. Dobra, teraz całe B wymieniam, czyli zbiór B wypisuję. No, to jest jego element, to jest jego element, to jest element, to i to. Czyli co, co bardzo ważnego pokazałem? No, że one na siebie nachodzą, bo mają te same dwie cyferki na przykład. Mogą to być literki, ale mają te dwa te same elementy, dlatego na siebie jakby się nachodzą. I teraz tak, czyli jakby Państwo mieli to zapisać, to jest diagram, to jest na diagramie. Teraz gdyby Państwo mieli to zapisać jako opis taki zwykły, to się nazywa symboliczny, tak? To jest opis symboliczny, to Państwo piszą tak. Zbiór A jest taki. Od najmniejszej do największej. Jest taka reguła, że od najmniejszej do największej. Ten, jedynka, trójka, szóstka, siódemka, dziewiątka. To jest zbiór A, teraz zbiór B. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Co tu bardzo ważnego chciałem pokazać? No to, że jeżeli będzie pytanie, żeby wymienić zbiór A i wymienić zbiór B, to Państwo muszą pamiętać, że te dwie cyferki należą i do tego, i do tego. To mogą być też literki. Literki zrobię pod sam koniec. Czyli co? No, jedynkę mają wspólną i trójkę mają wspólną. Dlatego tutaj one są. O, te dwa. I to się nazywa inaczej iloczyn zbioru. Iloczyn zbioru zapisuje się w ten sposób. I to oznacza iloczyn, czyli prościej mówiąc, wspólna część. Czyli to jest takie coś, co zawiera w sobie elementy, które jednocześnie należą i do tego, i do tego. Czyli do obu zbiorów należą jednocześnie. I to się nazywa iloczyn. Jest coś takiego też jak suma. Sumę się wypisuje w ten sposób. Taka literka U. No i suma zbiorów to są po prostu wszystkie elementy, które są we wszystkich. Bez dublowania. Nie piszemy 1, 3, 1, 3. Bo po prostu wypisujemy pojedyncze. Czyli tak, to jest suma. Ja wypiszę sumę teraz. Znowu się zaczyna od najmniejszej do największej. Czyli to. W klamerce oczywiście. Bardzo ważna rzecz, że to muszą być klamerki. Klamerki oznaczają wymienianie zbiorów, elementów. Minus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tu jest dziewiątka. Dobra. Czyli w sumie wypisuję wszystkie. Jak będzie polecenie wypisz sumę, to wszystkie robimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i jeszcze minus 8. Dobra. Nie muszą Państwo w stresie, bo w stresie się zapomina. Nie muszą Państwo zgodnie z kolejnością od najmniejszej do największej. Zaliczę też, jak będą trochę pomieszane. Ważne, żeby pamiętać, o co chodzi. Czyli teraz tak. To jest wspólna część. Wspólna część to już zakolorowałem. To jest to. Czyli po prostu jedynka i trójka. Teraz jest coś takiego jak różnica. Taka i taka. Różnica oznacza, że, że na przykład od A zabieram B. Od A zabieram B. Czyli to jest jakby taki minus. Tylko taki trochę na skos.
No i Państwo zobaczą, tu jest A całe, tu jest całe B. I ja mam od A zabrać całe B, to sobie po prostu zakrywam ręką. Całe B sobie zakrywam i wypisuję to, co mi tutaj zostało. Po prostu tylko te cztery. I wypisuję je, tylko to, to, to i to. Dobra, a teraz od B zabieram A. Całe A zabieram. Została tylko dwójka, czwórka, piątka. Proszę sobie uważnie to przeanalizować, bo tutaj no, głupio zrobić tu błąd, bo to jest za łatwe zadanie. Czyli kiedy coś zabieramy, to zakrywamy ręką. Wspólna część to jest po prostu to, co między nimi jest. A suma to są wszystkie, które wypisujemy. I teraz tak. Różnica oznacza coś takiego, to jest definicja. Są to elementy, które należą do zbioru A, ale nie należą do zbioru B. Czyli elementy, które należą do A, ale nie należą do zbioru B. Prościej mówiąc, po prostu najlepiej zakryć ręką i wypisać tak, jak ja tu wypisywałem. Dobra, i teraz tak. Będzie zadanie być może, że będzie od razu narysowanie diagram, albo będzie zadanie, że tylko to będzie namalowane. W sensie to, tylko to będzie napisane. I teraz tak, dla ułatwienia mogą Państwo sobie to narysować. Tylko proszę pamiętać, że to była wspólna część, żeby było tutaj. I czyli tak, z tej wersji mogą sami Państwo sobie zrobić tą i od razu liczyć to. Albo mogą Państwo mieć tylko to napisane. I teraz tak, wspólna część, no jedynka, jedynka, trójka, trójka. To zaczynamy od tego. Sumę wypisujemy, no to sumę to po prostu wszystkie wypisujemy, tylko tak, żeby się nie dublowały. Dlatego jest jedynka, trójka. Jedynka, trójka. Nie piszemy drugiej jedynki, trójki. Czyli suma też jest łatwa. Różnica. I patrzcie Państwo teraz. Ja zaznaczyłem, że to są wspólne. Więc jeżeli poproszą mnie, żebym wypisał A i zabieram B, to znaczy, że zabieram te dwa. Czyli minus ósemka, szóstka, siódemka, dziewiątka. A teraz od B zabieram A. Zostaje dwójka, czwórka, piątka. Dwójka, czwórka, piątka. Bo zabrałem te w kółeczkach. Więc nie muszą Państwo sobie przerysowywać tego na diagram. Na diagramie niektórzy widzą lepiej. Nie trzeba przerysowywać. Mogą Państwo normalnie tu zrobić. Bo stąd też wszystko widać i jesteśmy w stanie wypisać te elementy. To tylko to chciałem odzwierciedlić, żeby Państwo pamiętali. No i to jest właściwie najważniejsza rzecz, tak? Najpierw sobie w kółeczku zaznaczamy wspólną część i ją tu wypisujemy. Sumę potem, a potem różnicę, bo różnica to jest to, że zakrywamy te w kółeczkach i zostają same te. Dobra, no to są działania na zbiorach jako cyferki. Bywa coś takiego też jako dopełnienie zbioru. Dopełnienie zbioru. Podam przykład. Mam przestrzeń U, która zawiera w sobie A, zbiór A. I teraz w tej przestrzeni U, w tej całej, wszędzie, w tej przestrzeni U są takie elementy. Minus 3, minus 2. Czyli ta przestrzeń zawiera takie coś, a zbiór A zawiera coś takiego. Mogę to sobie napisać. Minus 2, 0, 2. Minus 2, wypisałem to. To jest A, a teraz całe U. To już mam, to mam, to mam. Minus 3, 1, minus 1, 0 jest, dwójka jest, trójka teraz. OK. Przeniosłem zapis taki na diagram. Ale oni poprosili, żeby napisać dopełnienie zbioru A. Dopełnienie. Taki to jest prim, A prim. To oznacza dopełnienie, czyli wszystko, co nie jest tutaj, a co było tutaj. Wszystko pozostałe. Czyli co? Już te dwie mam załatwione, czyli to mam... Mam. Czego mi brakuje? Brakuje mi minus trójki, minus jedynki, jedynki i trójki. I to się nazywa dopełnienie, czyli dopełniamy do pozostałej części.
Jak taki rysunek jest, to po prostu zakrywamy to i wypisujemy te. O te. I mamy wypisane. I to się nazywa dopełnienie. Dobra, co chciałem jeszcze powiedzieć? To jest dopełnienie, spoko. Teraz sobie pomalujemy. Jest takie polecenie. Zamaluj zbiory. I będzie coś takiego. Najpierw po dwa, potem zrobię po trzy. To jest AB. AB. Ok. I poprosili mnie, żebym zamalował coś takiego. Sumę. No to wszystkie maluję. Wszystko, wszystko. Całe B, całe A. Dobra. Teraz poprosili mnie, żeby zrobić wspólną część. To już wiemy, że to jest to. Teraz poprosili mnie, żeby od A zabrać B. Od całego A zabieram B, czyli zakrywam to i to zamalowuję. Czyli taki księżyc z ugryzionym fragmentem. To jest chyba sierp. Jakoś to. Nie, to nie jest sierp. Nie pamiętam nazwy. Teraz od B mam zabrać A. A dokładnie malując to wychodzi tylko to. I to jest zamalowanie zbiorów. Więc nic strasznego. Teraz tak. No oczywiście będą polecenia też słowne. Typu wypisz zbiór liczb parzystych. Parzyste mają być mniejsze od 9. No to 0 jest parzyste. Dwójka też, czwórka też, szóstka i ósemka. Dziesiątka nie pasuje, bo miały być mniejsze od 9. A teraz jest polecenie, wypisz zbiór jakiś B. Liczb naturalnych mniejszych od 4. Naturalne to są dodatnie, w sensie 0, 1, 2, 3, ale mniejsze od 4. Czyli tylko na trójce się kończą, bo kazali mniejsze od 4. Gdyby kazali mniejsze lub równe, to wtedy tu czwórkę jeszcze wypisuję. To też później jeszcze wyjaśnię, co oznaczają te symboliki, ale no teraz staram się tylko podkreślać fakt. Dobra, wypisałem sobie je. I oni mnie poprosili, żeby zrobić wszystkie te opcje. Wszystkie. Czyli sumę, wspólną część, różnicę i taką różnicę. Proszę pamiętać, że to w klamerkach się robi. Nie wolno nawiasów pisać. Nawiasy będą później dopiero. Dobra, wypisujemy. Możemy namalować sobie diagram, ja to zrobię. A i B. I patrzą Państwo. Najpierw się patrzę, które są wspólne. Zero jest wspólne. I dwójka jest wspólna. Potem wymieniam pozostałe A. Mam pozostałe A i pozostałe B. Spoko. Zrobiłem diagram, nie musiałem. Mogłem na tym robić. Teraz wypisuję sumę. Wypisuję sumę, czyli wszystkie. No wszystkie, co tu są, albo co tu. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Dobra, pamiętają Państwo, żeby najlepiej po kolei. I nie dublować. Wspólna część. Wspólna część jest spoko, bo to jest 0, 2. Albo tu widać. Nieważne, kto jak chce. Teraz odejmowanie. Od A zabieram B. Tutaj też widać. Ale tutaj też widać, jak zabiorę o te dwa. 4, 6, 8 zostaje. Tutaj też zostało 4, 6, 8. Więc tak, jak Państwo sobie wybiorą, tak proszę robić. Czy Państwo wolą na tym, czy na tym schemacie? Dobra, teraz od B zabieram A. Zabieram te dwa czerwone, zostaje jedynka i trójka. Jedynka i trójka została. Dlaczego? Bo zabrałem całe A. Została jedynka i trójka. No i zrobiliśmy tym samym znowu zadanie, żeby policzyć wszystkie elementy, czyli sumę, wspólną część, różnicę i różnicę. Wypisane elementy, wypisane już były zbiory. Dobra, malowanie ogarnęliśmy. Wszystkie wspólne części, co to jest, do czego służy też. To teraz po prostu zrobimy jeszcze polecenie na literkach. Jest powiedziane,
że mamy taki zbiór. Taki zbiór A i B. I tutaj jest literka N. Tu jest OP, jak overpower, no nieważne, OP. A tu jest K, L, M. Trochę mały to, ale mam nadzieję, że widać. Mogę większe. Trudno. Wypisuję elementy A. To jest K, L, M, N. Wypisałem wszystkie A, oto. Wszystkie te. Teraz wszystkie B. N, O, P. Dlaczego? No bo zakrywam tylko A. W sensie tylko całe B podaję, o całe to. Proszę się tu nie pomylić, jak będą Państwo wypisywać, żeby nie zapomnieć o tym, o tym elemencie, bo dużo osób zapomina. Dobra, mamy to, teraz zrobimy sumę najpierw, potem wspólną część, potem różnicę zrobię tutaj i różnicę tutaj. Dobra, liczymy. Najpierw sumę, czyli wszystkie wymieniam. Dobra, wymieniłem wszystkie w klamerce. Teraz wspólną część podaję. Tylko to było wspólne, czyli tylko literka N. Aha, gdyby się zdarzyło, że nic nie jest wspólne, bywa tak, że nic Państwo nie znajdą wspólnego, wtedy Państwo piszą tak. Wspólnej części zbiór pusty. Do tego się używa zbiorów pustych, jeżeli nic Państwo nie znajdą. Bywają takie przykłady, więc proszę się nie wystraszyć. Wtedy jak to by wyglądało? No by wyglądało tak, że tu coś jest i tu coś jest, a tu nic nie ma. Nie ma wspólnej części. Aha, bywa tak, że będzie taki zbiór, że wszystkie A będą tutaj, a B będą tu. Jak poproszą, żebyśmy od A zabrali całe B, jak bierzemy od całego A, zabierzemy całe B, to nic nie zostało do wypisania. To też jest zbiór pusty. Więc albo przy wspólnych częściach będzie zbiór pusty, albo przy różnicy będzie zbiór pusty, bo po prostu nic nie byliśmy w stanie wypisać. Teraz różnicę zrobię. Od A zabieram B. Wypisuję te. Dobra, a teraz od B zabieram A. Zostało samo OP. Bo zabrałem wspólną część, o zabrałem, zostało OP. Czyli albo Państwo robią na tym, albo na tym. Dowolna metoda dla Państwa. Dobra, wymieniliśmy sobie te elementy. To zrobiliśmy. Ja tylko przejrzę, czy na pewno coś mi nie umknęło. OK. Teraz malowanie na trzech kółkach. Mamy takie. To jest ABC. 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 I w pierwszej kolejności poproszono nas, żeby zaznaczyć coś takiego. A wspólna część z B, wspólna część z C. To będzie tylko tu. Bo tu jest A z B, to byłoby całe A z B. A całe A z C byłoby tu. Całe C z B byłoby tu, ale oni poprosili o wspólną wszystkich. Dlatego tylko tu. Dobra, teraz A wspólna część z B. A wspólna część z B. To byłoby całe to. Gdyby poprosili o A wspólną część z C, to całe to. No bo A z C. Dlatego to. Ok, może trochę więcej kółeczek. Gdyby poprosili o B wspólną część z C, to tu. Na tej zasadzie ja chciałem po prostu pokazać kilka kółeczek. Oczywiście zaraz będę robił trudniejsze. Robimy dalej. Będzie ich jeszcze kilka.
Aha, czasami będzie polecenie, że już jest namalowane i będą poprosili, żeby stworzyć opis. Dobra, to zrobiliśmy. Teraz ten przykład. A wspólna część z B. Najpierw robimy wspólną część i potem zabieramy C. Czyli proszę zobaczyć, tu jest A, B, C. Takie coś najlepiej robić ołówkiem. Ja ołówka nie mam tutaj przy sobie, ale mniejsza. A wspólna część z B. To będzie całe to. Całe to, ale kazali zabrać C. Więc kazali zabrać C, a tu jest całe C. Więc musiałbym całe to zabrać. O, zabieram całe C. Zostaje mi tylko taki jakby dzyndzelek. Więc ja go poprawię. I to jest to. To jest tylko ten tutaj, ten grubszy niebieski. O ten element. To jest tylko takie coś zakolorowane. Tego nie ma, bo to bym, gdybym ołówkiem namalował, bym sobie zmazał. Ja po prostu ołówków nie używam. Dobra. Zrobiliśmy ten. Teraz takie coś. B wspólna część z C. Odjąć A. Tu jest A, B, C. Najpierw robię B wspólną część z C, to całe to. Ale zabieram całe A, czyli zabieram całe A, zostanie mi tylko to. No, mam nadzieję, że Państwo złapali już, o co chodzi z tym zabieraniem. No, zebrałem całe A. Do tego zostało tylko to. Teraz idziemy dalej. Teraz chcą, żeby całe C zrobić, ale zabrać A w sumie z B. I znowu to najlepiej ołówkiem robić. Zaznaczam całe C. Całe C, ale mam zabrać A razem z B. A w sumie z B. Czyli całe A i B zabieram. Zostanie mi o tylko takie coś. Takie coś zostaje. Dobra, teraz kolejny przykład. Chcą, żeby zrobić coś takiego. Najpierw wspólną część A i C znaleźć, a potem zrobić połączenie z sumą wspólnej części takich. Dobra, najpierw namaluję wspólną część taką. A oraz C. To jest tu. Potem chcą, żeby zrobić B wspólną część z C. I poprosili, żeby podać sumę tych obu kolorków. No to jest po prostu całe to. To było to, co zakolorowałem. Nic nie było, nie trzeba było nic zabierać. Dobra, więc czasami będzie trzeba takie coś malować. Takie. Tu specjalnie zrobiłem trzy na raz. Takie same prawie. Bo to było praktycznie to samo. Tutaj już było pokazane, że trzeba będzie zabierać właśnie jakiś element. Tutaj też było zabieranie, tutaj też było zabieranie. A tu po prostu było łączenie tego z tym. Będą jeszcze pewnie inne kombinacje. Ja po prostu chciałem naświetlić Państwu, jak to się rysuje. Proszę po prostu uważać. A w sumie nie było takiego. To jeszcze zrobię. Maluję całe A. Ale zabieram wspólną część B i C. Maluję całe A. To jest całe A. Ale zabieram wspólną część B i C. Wspólna część B i C to jest całe to. To byłaby wspólna część B i C. Już tu było tutaj. Czyli całe to bym zabrał. Więc tak naprawdę tylko ten fragment zabieram. Więc zostaje mi coś takiego. Czyli taka jak gwiazda śmierci, czy coś. Muszę wywalić ten marker. To zabrałem. O, ten malutki fragmencik, który tego, no, nie za bardzo tu widać. Może to przybliżę. Zabrałem. Oto zostało takie
Pac-Man. Został taki Pac-Man z otwartym dzióbkiem. O, takie coś zostało. Bo zabrałem ten malutki dzióbek. Dobra, to jest malowanie. Ja robiłem w tą stronę, że było to napisane, potem malowałem. No, może być w tą stronę, że najpierw będzie podane, trzeba będzie namalować, albo będzie od razu u Państwa namalowane i będzie trzeba samemu takie coś kombinować. Jak Państwo sobie uważnie popatrzą w tą stronę, to w drugą stronę Państwo też raczej zrobią. Bo to po prostu będzie rysunek i sami będziemy musieli wykombinować. O, było całe C, ale w sumie zabrałem całe B zabrałem i całe A zabrałem, więc zabrałem sumę A i B. O, widzą Państwo? Od całego C zabrałem sumę tych dwóch. Okej, no i teraz zadanie z treścią, już jako podsumowujące całe działania. To jest, specjalnie wybrałem tą dłuższą treść, takie znane zadanie, to jest, kiedyś było na maturze chyba. Jest coś takiego. Podyktuję, bo nie chcę pokazywać treści. Albo w sumie to mi szkodzi. Chodzi o stołówkę, że w stołówce są podawane trzy zupy. Pomidorowa, szczawiowa i grochowa. I mamy łącznie 300 uczniów. I tych 300 uczniów odpowiedziało na ankietę, jaką zupę lubią. I 130 powiedziało, że lubi pomidorową, 110, że szczawiową, 80, że grochową, 40, że lubi pomidorową i szczawiową, 30, że lubi pomidorową i grochową, 20, że lubi szczawiową i grochową, a 10 lubi wszystkie zupy naraz. I pytanie jest, ile nie lubi żadnej zupy, a potem jest, ile osób lubi dokładnie jedną zupę. Żeby takie zadanie rozwiązać, ja może tu postaram się przesunąć, żeby Państwo widzieli treść. Tu w tym zadaniu chodzi o to, że trzeba narysować trzy kółka. Nakładające się trochę, no bo każdy, bo jest kilku uczniów, co lubi tą i tą. I tu rysuję pomidorową. Tu rysuję szczawiowa. Kolejność nie ma znaczenia, jak rysuję. Ważne, żeby potem uważać, jak się będzie pisało. Dobra. I to zadanie trzeba zacząć od tyłu, bo gdyby Państwo zaczęli, że 130 lubi pomidorową, to byłoby błędnie tu pisać 130. Nie wolno tak, to się robi od tyłu. Czyli najpierw patrzymy, ile lubi wszystkie. Wszystkie zupy lubi 10 uczniów. Tu są wszystkie zupy. Bo tu jest pomidorowa, szczawiowa i grochowa. Więc o, tu się wpisuje dziesiątkę. Teraz, ilu uczniów lubi szczawiową i grochową? Szczawiową i grochową lubi łącznie 20. Ale tu już mam dziesiątkę. To znaczy, że tu wpisuję dziesiątkę. Bo łącznie szczawiową i grochową ma lubić 20. Więc skoro tu już miałem dziesiątkę, to tu muszę dopisać dziesiątkę. Teraz 30 uczniów lubi pomidorową i grochową. Czyli łącznie ma lubić 30 uczniów. O, tu ma być łącznie 30. Ponieważ tu mam już 10, to tu dopisuję 20. Tylko. Teraz 40 osób lubi pomidorową i szczawiową, więc całe tutaj, bo tu jest pomidorowa i szczawiowa, więc w całej tej rubryce musi być łącznie 40. To znaczy, że tu muszę 30 wpisać. No bo było pytanie, w sensie było powiedziane, że łącznie lubi tom i tom 40, więc skoro tu już miałem dziesiątkę, to tu dopisuję 30. Teraz grochową lubi 80 osób. Całą grochową, o całą tą, ma lubić 80 osób. Zobaczmy, że już mamy wypisane 40 osób, bo mamy 20, 10, 10. Więc mamy już 40 osób, więc tu brakuje 40. Teraz z szczawiową lubi 110 osób. Szczawiową 110, tu jest szczawiowa cała. I ma lubić 110 osób, ale zwróćmy uwagę, że tu już jest 30, 10, 10, więc razem jest 50 osób. To tu dopisuję 60, bo ma być łącznie 110. Dobra. I teraz 130 lubi pomidorową. Całą pomidorową lubi 130. Tu już mam 20, 10, 30, więc tu już mam 60 osób, więc tu dopisuję 70.
Na tej zasadzie się to zadanie robi. I było pytanie, ilu nie lubi żadnej zupy? Musimy policzyć, ilu mamy. Mamy 70, 30, 10, 20, 10, 60, 40. Wyszło mi łącznie z tych wszystkich kółek 240. To znaczy, że 60 uczniów nic nie lubi. No bo łącznie było 300, a tu nam wyszło 240, więc 60 to jest odpowiedź, ilu żadnej nie lubi. Żadnej zupy nie lubi 60 osób. Dobra, a ile osób lubi dokładnie jedną zupę? Dokładnie jedną zupę lubi... Dokładnie jedną zupę. To szczawiową lubi tylko 60. Grochową lubi tylko 40. A pomidorową lubi dokładnie tylko 70 osób. Tylko 70, bo one były tu. A tu, gdyby już były, to znaczy, że lubiły tom i tom. Gdyby tu stały, to znaczy, żeby lubiły tom i tom. A oni się pytali tylko o konkretną. Więc 70 lubi pomidorową, 60 lubi szczawiową, 40 lubi grochową. I to zadanie chciałem jako podsumowanie, jedno z ważniejszych zadań. To może być takie zadanie, ale na dwa kółka. Na dwa kółka to będzie bardzo łatwe do zrobienia. Też się robi od tyłu. To dziękuję Państwu za uwagę.